Codziennie uczę się każdego przedmiotu i mam nadzieję, że ta praca będzie owocna. Myślałam o studiach psychologicznych, zobaczymy jeszcze, jak pójdzie mi matura, bo to od tego też zależy, ale jestem dobrej myśli. Przygotowania do matury, no, zaczęliśmy tak naprawdę od tego roku, tak już się drążyć w to wszystkie pytania, te wszystkie zasady na matematyce, więc tak naprawdę od początku roku już robimy w tym kierunku wszystko. Takie słowa można było usłyszeć z ust tegorocznych absolwentów na chwilę przed maturą. Dziś już stres związany z egzaminem opadł, a jakie były rezultaty tej wytężonej pracy już wiadomo, bo znane są wyniki matur. Do egzaminu maturalnego przystąpiło łącznie z niepublicznymi placówkami prawie 900 młodych Zabrzan. Natomiast w szkołach naszych prowadzonych przez organ nasz to było 810 absolwentów szkół średnich. Ten egzamin zakończył się sukcesem dla 670 młodych ludzi, natomiast jeszcze niespełna 100 osób będzie mogło zdawać egzamin poprawkowy, bo nie udało im się zdać jednego egzaminu i regulamin pozwala na to, aby w sierpniu do takiego egzaminu przystąpić. W jakich zabrzeńskich placówkach maturę zdano najlepiej? To czołówka naszych liceów, bo matura była zdawana w liceach i w technikach. Było to 10 liceów, w tym Liceum Sztuk Plastycznych. No i tutaj rzeczywiście dobrze poradzili sobie absolwenci z maturą. W 100% zdali uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, aczkolwiek tam ta liczba zdających nie była duża, to tylko jedna klasa i to taka nieduża. Natomiast najwięcej zdających było w trzecim liceum ogólnokształcących, to prawie 170 osób. I tutaj tylko dwie osoby nie poradziły sobie z tym egzaminem, więc rewelacyjny wynik, prawie 99%. Bardzo dobrze matura też wypadła w pierwszym liceum ogólnokształcącym, to też 98%. Dobry wynik maturalny ma liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych, to 96%, liceum sztuk plastycznych 95% zdawalności. Powyżej 90% jeszcze 8 liceum ogólnokształcące w Zespole Ogólnokształcących numer 14. Łącznie średnia wynosiła prawie 93%, czyli bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o zdawalność w liceach ogólnokształcących. Natomiast w 8 technikach, w których były znane egzaminy, egzamin najlepiej wypadł w technikum numer 7 w Zespole Szkół numer 10. Tutaj prawie 96% zdawalności. Zadowolenia z tegorocznych wyników matury nie kryją też dyrektorzy placówek. Jak matura wypadła w Waszej placówce? W naszej placówce matura wypadła bardzo dobrze. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, przede wszystkim z naszych uczniów. Nasze statystyki zdawalności to 98%, ale myślę, że nie statystyki tutaj chodzi, to nie one są najważniejsze. Najważniejsze, że uczniowie mają szansę dalszego rozwoju i nawet tym, którym teraz może nie poszło tak, jakby chcieli, to mogą to jeszcze, że tak powiem, zweryfikować, tak? Więc to chyba jest tutaj najważniejsze.